Bardzo. Kolejny pokaz. Głupie ludzie powiadały, że lepszą wodę pijały. Chyba zwariowały, z matka pospadały. Spytaj starca dziecka, najlepsza kielecka. Nasza woda z kranu woda lepsza niż whisky. Dziękujemy bardzo. Tutaj, jak widzieliśmy, był nie tylko wokal, były też próby klawisze, dobre czy niedobre. Ale były też groźby karalne. Były też groźby karalne. To tam coś o, no to ja nie bańki, wiem, coś. Jak ocenimy, no, jak ocenimy ten pokaz? Ale pan Bornek Opałko jest naprawdę postawnym mężczyzną. Groźny, wielkim, tak, groźnym, takim naprawdę, no, tam około 2 metrów wzrostu. Około 130 kilowag. A tym bardziej, jak się przebierze za pigwę. Tak, no to naprawdę, no, takie groźby to trzeba sobie brać na serio. Ale chwalimy pięknie, wodę darujemy. Trzeba brać na serio takie groźby. Tak, tak. Trzeba brać na serio, ale widać, że może być troszeczkę mniej groźny, ponieważ chyba uszy bolały pana Bronka, bo chusteczka była, prawda, także tutaj na pewno od wiatru widocznie zawiało pana Bronka. Ale wielki szacunek, od wielu lat w bardzo dobrej formie. Tak. Cały czas w takiej samej. W takiej samej, tak. Także myślę, że spokojnie mogę tutaj przyznać 3 do 4. O, na przykład. Będziemy musieli zliczyć to po chwili. A ja mogę przyznać 3 do drugiej. 3 do drugiej. Dobrze, sumujemy, podzielimy, pomnożymy, coś nam z tego wyjdzie. Dziękujemy bardzo za te oceny. Zapraszamy na występ kolejnej grubej ryby. Rury. Skądś gościa znam. Z wielu krajów człowiek wodę pił, bo od lat przyglądam się światu. Czasem nie miał tej wody dość i mówili zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki raut, bardzo. Nasz ekspert w studiu, na ekranie podczas przedstawienia Nilcawka Zagnańska. Panie, twarz chciałoby się, tak, panie prezesie, jak się pan sobie podobał? Bo nam bardzo, jak najbardziej. Jako ekspert muszę tu obiektywnie powiedzieć, że występ w ogóle wśród wielu występów, i tak bym długo mógł mówić, panowie, oceniajcie. Tak, ja powiem, oceniajcie. Tak, ja powiem tak, jeśli chodzi o merytorykę, bardzo piękny baryton. Kocham takie głosy. Głębia głosu. Mówi Micheniek. My oczywiście będziemy tutaj zaraz, panie prezesie, zacieśniali znajomości artystyczne. Natomiast w tym momencie czas, jeszcze coś chcesz dodać, czy czas na ocenę? Nie, no myślę, że to byłoby bardzo dobre wykonanie, zwłaszcza też zwróciłem uwagę na oryginalność stroju pana prezesa, ponieważ miał ilość pasków 3. Trzy paski, czyli oryginalnie, czyli faktycznie, oryginalnie. Kupione. Czyli nie tylko profesjonalne wykonanie? Prawie pięciolinia. Gdzieś w jakimś sportowym sklepie, dobrym, markowym. Tak. No nie mogę zdradzić. Oczywiście byłaby kryptoreklama. Dobrze, także przechodzimy do punktacji. No, panie prezesie, spokojnie, mogę dać 134 punkty. Dobrze, to w dobrą stronę to wziąłem? Tak, 134. Spokojnie mogę dać 451 punktów.
No nie wiem, no, czy o to do końca ci chodziło, drogi Jarku, ale uznajemy, że jest 450. Dziękujemy. Nie zwalniamy tempa, szanowni państwo, absolutnie nie. Idziemy dalej. Poproszę szanowne jury o uwagę. Kolejna gruba ryba. Kolejna gruba ryba przed nami. Najwięcej wody leje się w basenach, w myjniach. Co ja będę takie bzdury opowiadać? Najwięcej wody leje się w urzędach, w starostwie, w urzędyny wojewódzkich, w niewłaściwym magistracie, a w warszawkowskim to się tak zielona woda leje, że matka boska. Ale poza tym leje się na sesjach wszystkich rad gmin. Leje się poza tym jeszcze, może powiem po nazwisku? Dziękujemy bardzo. Kolejna osoba przed chwilą przed Państwem się zaprezentowała. To była zupełnie inna jeszcze prezentacja. Ale tak, jaka wiedza, panowie, jaka wiedza, jaka znajomość. To mówią nam wierszem, prozą. Tak, kuluarów tych wszystkich wszelakich instytucjonalno-politycznych, towarzyskich. Tak. No faktycznie, mnie jako muzykowi trudno oceniać taki występ bardziej właśnie aktorski, natomiast bardzo mi się podobała ta samokrytyka. Myślę, że właśnie więcej powinno być takiej samokrytyki wśród urzędników, polityków. Czy nawet muzyków. Czy nawet muzyków, tak. Wśród kabareciarzy? Kabareciarzy cały czas jest. Tak, oni sobie naprawdę jadą bardzo mocno. Bardzo mocno. Po rajtach, jak to się mówi. Oceny wobec tego. Oceny, panowie. To tak. Bo muszę to na dwa razy zrobić. Tak, 34 i... 1,15. I... 1/5. O, dziękuję. Sumujemy to, czy dzielimy? Nie, to jest razem, tak? 34 i 1/5. Ja w takim razie podaję taką ilość punktów. I to ma być 32 czy 23? Jest liczone według specjalnego wzoru. Matematycy, którzy są po drugiej stronie, znają ten wzór, wiedzą jak liczyć. Mamy specjalny algorytm też do przeliczenia. Zadzwonimy, sprawdzimy, dodamy, przeliczymy. Idziemy dalej. Poproszę szanowne jury o uwagę. Kolejna gruba ryba. Kolejna gruba ryba przed nami. Przekonacie się, drodzy państwo, że z wodą nie ma żartów. No. Że moje kochane dzieci, woda nie zna granic. A wiesz, Andrzejku, że kiedy z nią należycie postępować, to może zmienić się nawet w wino, mleko, a nawet piwo. Małgosiu, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. To była ostatnia już gruba ryba. Tylko czy wypada nam oceniać tą grubą rybę, panowie? Myślę, że niektórzy chętnie bym tutaj dużo punktów przyznał, szczególnie za warstwę tekstową, za przesłanie, że woda może się zmienić w pewien trunek procentowy. To by było naprawdę fajnie, gdyby tak było. Wiemy, że na pewno jest udokumentowane, że raz to się wydarzyło kiedyś w przeszłości. Później niestety ja próbowałem w domu czarować, zaklinać i tak dalej, a niestety nie wyszło. Zawsze trzeba było skoczyć do sklepu. To znaczy ja próbuję tu panów troszeczkę tak przywołać, może nie do porządku, tylko tu się również drugi raz, co ksiądz kanclerz potwierdził. Panie prezesie, a tutaj sprawdźmy, czy to przypadkiem się nie zamieniło. No, tak będzie z 60%, wiesz? Tak dębowa, się... Dębowa. Tak, także już nie chybi dębowa. Powoli. Żałuję, że jestem w pracy, bo też bym, no ale trudno, to może później. Ale święta panowie, to prosi. Panowie, no Belfra trudno oceniać, więc nie będziemy oceniać, niemniej jednak pani Magdalena wywołała na do tablicy szaloną chemiczkę. Która już za chwilę u nas w programie. Już za chwilę, tymczasem... Panowie udadzą się jeszcze na naradę, my podliczymy wszystkie głosy i o wynikach niebawem państwa poinformujemy. I wywołana szalona chemiczka jest już z nami, Małgorzata Młynik, Wodociągi Kieleckie oczywiście. Witamy pani Małgosiu bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co nam pani tutaj dzisiaj pokaże? Chciałam państwu pokazać kilka doświadczeń, których jednym z elementów jest woda. W roli głównej oczywiście. W roli głównej, choć no, raz w większej roli, raz w mniejszej. Natomiast no, bez niej nie dałoby rady tutaj, żeby takie doświadczenia się udały. Ja od razu zapytam, czy możemy te doświadczenia wykonać w domu?
No niestety nie, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany chemią, to jak najbardziej zapraszam do laboratorium. Tam jest większe pole do popisu, więc... Zaczynamy. Co się będzie działo? Na początku chciałam pokazać doświadczenie, gdzie dwie bezbarwne ciecze tworzą kolorową. O właśnie. Jak się to dzieje? Taką różową. Tak zwany efekt wow nam się robi od razu. Jest to reakcja fenoloftaleiny z wodorotlenkiem sodu. Drugie doświadczenie też podobne. Dwie bezbarwne ciecze, które przypominają wody, ale oczywiście inne. I kolor będzie taki typowo świąteczny. No właśnie, a jak to się robi taki kolor? On może być inny, zielony, niebieski? Czy to jest nie, akurat połączenia? Jest to reakcja tych dwóch substancji, które powodują właśnie, że z dwóch bezbarwnych cieczy otrzymuje pan takie żółciutki. Piękne żółciutki. Piękne żółciutki. Następnie chciałabym pokazać państwu doświadczenie, które obrazuje, że na przykład z wody można zrobić wino. O pięknym kolorze. O pięknym kolorze. Z wina można zrobić mleko. Oj, trochę mi się wylało. Za chwileczkę. Ale widzę, że łatwiej, szybciej się robi z wody wino niż z wina mleko. Bo trzeba zamieszać. A, trzeba zamieszać. Tak. Natomiast z mleka można zrobić inny napój. Z pianką. Jakaś limonka. Jakaś limonka na przykład, tak. To gazowana. Gazowana, jak najbardziej. Następnie chciałam pokazać państwu doświadczenie, gdzie z wody, dokładnie z nadtlenku wodoru i z niewielkiej ilości nadmanganianu potasu można stworzyć bardzo dużo pary wodnej. Będą to trzy takie pokazowe doświadczenia. O. Mieliśmy wcześniej efekt wow, teraz mamy efekt gejzera. Więc para wodna jak najbardziej, woda w innej postaci. Natomiast tutaj mam takie doświadczenie, gdzie powstanie nam bardzo dużo takiej pseudopianki poliuretanowej. Jak pokazuję doświadczenie dzieciom, to mówię im, że jest to pasta do zębów dla słonia. Podoba im się to doświadczenie. Tak, podoba im się to doświadczenie. Myślę, że państwu również się spodoba. Widzę, że obłożyła pani folią, to znak, że powinniśmy się odsunąć. Tak, jak najbardziej, troszeczkę. Tu my się troszeczkę odsuwamy. Więc może najpierw spróbujmy tą żółtą. No i rośnie pasta. Rzeczywiście. Rośnie pasta. Trochę nam się tutaj... I rośnie żółta. Teraz... Ona tak będzie rosła i rosła? Czy nie, to... nie, w pewnym momencie się zatrzyma. Proszę się nie martwić. Tu będzie duży rosła. Słoń to dużo pasty potrzebuje, tak? Niebieska na przykład. A za chwilkę urośnie nam fioletowa. I jak najbardziej bez wody te doświadczenia nie mogłyby się udać. Te wszystkie doświadczenia, które chciałam państwu pokazać. Dzisiaj wienia, bo również pan dyrektor jest autorem Aqua Show, o którym dzisiaj w naszym programie bardzo głośno. Same grube ryby w naszym specjalnym studiu. No właśnie, trudno było, panie dyrektorze, napisać tę sztukę, to przedstawienie? No, jak każdy wie, lać wodę jest nie tak trudno, ale włożyć to wszystko do akwarium, żeby to się, jak to się mówi, trzymało kupy, było w ramach, no to już jest trudniej, bo grube ryby wyreżyserować to trudno, bo to same krnąbrne osoby, ale jakoś się dali potem, jakoś byli usłuchani. Pomagał mi bardzo na przykład ksiądz kanclerz Kaszycki, on umie dyscyplinować ludzi i bardzo mi pomaga, jest doskonałym muzykiem też, więc w rytm to wprowadzaliśmy. I tym samym, proszę państwa... Pora na wielki finał. Pora na wielki finał grubych ryb, przekonajmy się, która z tych grubych ryb, które widzieliśmy, okazała się... No jaką rybą? No gdzieś taką rybą. Taką rybą. Wybieramy najgorszą grubaśną. Rybę. Szanowni państwo, pora na finał. Proszę państwa, udało się. Mamy finał i ostateczne oceny. Udało się, choć nie było łatwo, bo członkowie naszego szanownego jury mówili coś o jakichś 2-3 dniach na podjęcie decyzji. Na szczęście udało nam się ich namówić do tego, by zrobili to szybciej. Zastosowaliśmy kilka różnych algorytmów i udało się oceny. Już mamy, oddajemy głos naszemu jury.
Tak jest. Mieliśmy liczyć, proszę Państwa, 3 dni, ale odcięli nam ogrzewanie i zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to w 10 minut. Algorytm się zaciął, laptop po prostu się spalił, musieliśmy to liczyć wszystko ręcznie, ale ponieważ chodziliśmy do szkoły i mieliśmy 5 z matematyki, więc naprawdę zrobiliśmy to sprawnie. Tu tak są wyniki, tak, werdykt. Oczywiście widzę, jeszcze gorące, jeszcze gorące. Prosto z drukarni. Był problem i postanowiliśmy rozwiązać ten problem, pewien dylemat, przyznając 2 główne nagrody ex aequo. Pierwszą z nich... Przepraszam, ja nie mam nic wspólnego z tym, umywam ręce. Panie prezesie, proszę bardzo. A ja po prostu umyję, bo brudną mam. A ja pozostanę przy brudnych rękach. Także pierwsza nagroda wędruje do księdza... kanclerza Andrzeja Kaszyckiego, czyli kasy purpurackiej, kancelarius Andreas Curialis. I zrobimy bicik. A tak się składa, drodzy Państwo, że ksiądz Andrzej Kaszycki jest z nami, proszę bardzo. Pierwszego laureata. Gratulujemy serdecznie. Wspaniale. Ksiądz kanclerz gra na gitarze. Gratulacje. Wokal też. Umyłem rękę na tą okazję. Wokal też godny. My również gratulujemy, tylko panowie coś wspomnieli o tym, że mamy prawdziwy dar od laureata. Tak, prawdziwy, ja bym powiedział, że prawdziwy dar od Boga. No z pokorą stwierdzę, że spodziewałem się, że będę miał tę nagrodę. I anielska cierpliwość też. No to dziękuję bardzo, jestem wzruszony. Bardzo jestem wzruszony. My bardziej. No to ja się cieszę z tego powodu, ale w każdym razie no, to dla mnie jest wielkie wyróżnienie, bo wiadomo, w naszym środowisku to takie nagrody nieczęsto się zdarzają. Wielkie gratulacje jeszcze raz. No druga nagroda. Czas na drugą nagrodę. A druga nagroda ex aequo wędruje do rektora Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach, pana Jacka Semaniaka. I tutaj wielkie brawa. Jest ta gruba ryba. Mamy szczęście. Gratulacje. Wielkie gratulacje. A my również gratulujemy. No właśnie, nie wiedziałem, że będę gratulował. Też bym umył ręce. Co pan powie? No, rektor jest poruszony, chociaż zdaje sobie sprawę, że duża w tym zasługa. Mam na myśli tę nagrodę pań artystek reprezentujących Kielecki Teatr Tańca. Bardzo im się kłaniam nisko i serdecznie dziękuję. Bardzo nam się podobały. W tej oprawie, natomiast nie, broń Boże, nie. To był tylko dodatek. To był dodatek. Główna zasługa tutaj w rękach jednak pana rektora. Jednak lider to jest lider. Tak jest. Tak jest. I tym samym dziękuję. Szanowni proszę Państwo, bardzo. A ja chciałbym ogłosić, że wszyscy artyści, którzy brali udział w Aqua Show Grube Ryby, wypadli na 6, a dla tutaj wyróżnionych przez jury ufundowałem nagrodę, ponieważ wodociągi będą montowały poidełka w szkołach publicznych i panowie będą mogli nadać tym poidełkom swoje imię, będą panowie i ksiądz również ojcami chrzestnymi, na tą okoliczność otrzymacie specjalny certyfikat. I nastąpi to na przestrzeni 2-3 miesięcy, bo muszą być sprawy organizacyjne. I w jednym poidełku będzie woda źródlana, a w drugim woda święcona. To jest dobry wariant. A ja panie prezesie zapraszam do zainstalowania poidełek również na terenie kampusu naszego uniwersytetu. Też może to być nawet studnia artezyjska i fontanna. Zrobimy to, panie rektorze. Natomiast w Kielec... To ja też bym chciał, żeby i w kurii taka się znalazła. To już bardzo bym prosił. Panie prezesie, to i u mnie na podwórku, gdyby jeszcze mógł prezes wykopać studnię. Ale uważ, to bym musiał alkohol lecieć. To nie. To już za dużo, tego robić nie mogę. Nie, tak. Święconą wodę my możemy my załatwić. My już od 2 dni nie pijemy, także. Panowie, tym samym bardzo dziękujemy za obrady, dziękujemy za udział w Aqua Show. Państwu też dziękujemy za to, że byli Państwo z nami, ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze jedna niespodzianka, w której będą również uczestniczyć nasi goście. No właśnie, skoro Aqua Show, to przecież wiele występów, rozdajemy teksty. Już pan rektor ma, dziękuję bardzo. Tak jak
już Państwu mówiliśmy, w Aqua Show Grube Ryby było wiele ciekawych występów, wiele ciekawych piosenek. Jedną z nich nasi laureaci, oczywiście wspólnie z naszym szanownym jury za chwilę wykonają. Proszę, także nie ekspert oczywiście też. Tam są dwie surówki chyba, panie ekspercie, więc ale mówię liczymy, tu o moim udziale liczymy w tutaj na mocne wejście. Liczymy na mocne wejście. Szanowni panowie, scena jest wasza. Będzie jedno utrudnienie, ponieważ nie mamy instrumentu, tak, ale ten instrument mamy, słyszymy go. Tak jest, mamy słuch absolutny, czyli absolutnie nic nie słyszymy. Czyli absolutny dlatego, instrument. Tego damy radę na pewno. Aqua Show Biz, zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kielce, pewnie je ominie. Zobaczyła Kielce, pewnie je ominie. Ominęła Kielce, ale pokochała. Ale pokochała, krzycząc na odchodnym, będę zawracała. Krzycząc na odchodnym, będę zawracała. I tak, proszę Państwa, muzycznie kończymy wspólne świętowanie. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cóż na to poradzisz, nie zawrócisz kijem. Cóż na to poradzisz, nie zawrócisz kijem. Raz, dwa, trzy. Płynie w Wieśce Kielce. Rzeka ma silnica. Rzeka ma silnica. I tym ona dla mnie, czym dla Włocha pizza. I tym korona dla serca kibica. Czym dla Żyda myca? Tym dla Znaszyca. Dla lichtarza świca? Dla piwnicznej kicarz. Dla statku kotwica? A dla wody milcarz. Tym dla mnie silnica? Dla księdza kaplica. Dla orła orlica? Czym rasa dla szpica? Czym ostrość dla szpica? Czym puenta dla wica? Dyrektor dla wica. Dla smoka dziewica. Dla dziewicy lica. Dla nóg nogawica. I love my silnica. Kocham cię silnica. Wisła, niech się spłyca.